szukamy gościnnego miejsca dla Bożej dzieciny, dla dobrej nowiny o Bogu, który kocha, a nie liczy winy. To Bogu ufa i ludzi miłuje, wygra życie i nie pożałuje. Choć bywa trudno, Bóg czuwa nad nami ze wszystkimi świętymi aniołami. I nasza rodzina miała trudne chwile. Nie było to życie łatwe i miłe. Byliśmy ubodzy, byliśmy wygnani, ale pewni ufności, że Bóg jest z nami. Tym właśnie darem wiary i nadziei chcemy się z wami dzisiaj podzielić. Do wsparcia misji w Tajlandii zaprosić, bo i tam też trzeba Ewangelię głosić. Moja ojczyzna jest pięknie stworzona, ale prawdy o Bożej miłości, pragniona, która kocha i godzi zdaje. Rodzinie tę prawdę dzieci nie sprzedaje, a wiele dzieci tam sprzedaje się w niewolę. Nie pozwólmy na taką niedolę. Bóg nas posyła do całego świata, do dziecka w Tajlandii, do tajskiego bratu. I każdy zakątek naszej pięknej ziemi, gdzie ludzie nadziei są pozbawieni. Wystarczy jedno zdrować rano czy wieczorem za dzieci cierpiące w Tajlandii niewolę, pozbawione szkoły i godnego życia. Pomóżcie się za nie, pomóżcie im dzisiaj. A Bóg nie zapomni tych gestów dobroci i życie wam za to łaską swą ozłoci. Trzymajcie się w strachu Jego miłości. Cieszę się z nami.